Mamy rozwiązać takie równanie. Ja może przepiszę sobie to równanie na kolorowo, żeby lepiej było widać, co jest czym. Czyli 4 ma być równe logarytmowi przy podstawie x z liczby 81. No to, żeby rozwiązać to równanie, to musimy sobie przypomnieć, co to znaczy, że logarytm. Z liczby 81 przy podstawie x ma być równy 4. No tutaj jest o tyle nietypowa sytuacja, że x, nasza niewiadoma, jest w podstawie logarytmu. Czyli tutaj nie wiemy, jaka jest podstawa tego logarytmu. No a jaka jest ta definicja logarytmu, o której mówiłem? No to równanie jest równoważne takiemu stwierdzeniu. Logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę, czyli x, żeby dostać ten argument, czyli tę liczbę 81. Czyli skoro wiemy, że ta potęga ma być równa 4, to to znaczy, że ta podstawa x podniesiona do potęgi czwartej daje w wyniku 81. To są równoważne równania, równoważne stwierdzenia te dwa. To, że logarytm przy podstawie x z 81 jest równy 4, to znaczy dokładnie tyle, że x podniesione do potęgi czwartej daje 81. No więc, żeby rozwiązać to zadanie, musimy znaleźć. Taką liczbę x, która podniesiona do potęgi czwartej daje 81. No nie jest to trudne. Wiemy, że 81 to jest kwadrat 9. Z tabliczki mnożenia to wiemy, że 9 razy 9 to jest 81. No a 9 z kolei to jest 3 razy 3. Tak, 9 to jest 3 razy 3. Ta dziewiątka to też jest 3 razy 3. Czyli tutaj mam 4 trójki pomnożone przez siebie, które dają wynik 81, no a Pomnożenie czterech trójek to jest właśnie 3 do potęgi czwartej. Czyli widzimy, że x musi być po prostu równe 3. Dlatego, że 3 podniesione do potęgi czwartej daje się 81, czyli x jest równe po prostu 3. No, rozwiązaliśmy równanie. Znaleźliśmy takiego x. No czyli widzimy, że. Aby to równanie było spełnione, no to ta podstawa musi być równa 3. Logarytm o podstawie 3 z 81 daje 4. No można było to równanie też trochę inaczej rozwiązać, może nie, nie jakoś bardzo inaczej, ale trochę inaczej na nie spojrzeć, mianowicie przepiszę jeszcze raz, jeżeli mamy takie równanie x do czwartej równa się 81, no to moglibyśmy tutaj, jeżeli jesteśmy obyci z ułamkowymi wykładnikami, zastosować coś takiego, żeby podnieść obie strony tego równania do potęgi 1 czwarta. Co to znaczy podnieść do potęgi 1 czwarta? No, żeby wyciągnąć pierwiastek czwartego stopnia. No i teraz tutaj wykładniki się mnożą. 4 razy 1 czwarta to będzie 1, czyli po lewej stronie mamy po prostu x do potęgi pierwszej, czyli po prostu x. No a po prawej stronie mamy 81 do potęgi 1 czwarta, co... Jest tym samym, co wyciągnięcie pierwiastka czwartego stopnia, tak jak mówiłem. Czyli 81 do potęgi na czwarta, to jest to samo, co wyciągnięcie pierwiastka czwartego stopnia z liczby 81. No i żeby ten pierwiastek wyciągnąć, tak naprawdę, no to trzeba znowu wykonać to ćwiczenie, które tutaj było. Znaleźć liczbę taką, która podniesiona do potęgi czwartej daje 81. Czyli de facto sprowadza się do tego samego, no ale może warto też. Wiedzieć, że można na to w ten sposób spojrzeć również. Tak czy inaczej, otrzymujemy rozwiązanie, że x musi być równe 3.